Jako psalm sponsoryjny bierzemy dzisiaj fragment z Księgi Jeremiasza, z 31 rozdziału. Jeremiasz jest prorokiem tragicznym, odrzuconym przez swoich, dlatego że mówi w imię Boga, traktują go jak niewierzącego. Zapowiada upadek Jerozolimy, co jest dla jego słuchaczy świętokradztwem. Jerozolima jest chroniona przez Pana, nic jej nie grozi. I bez względu na to, co on przechodzi, jednak ufa. Wierzy w to, że Bóg jest pocieszeniem w znaczeniu tym, który podnosi, który broni, który chroni. Na nasze doświadczenie w tej chwili patrzymy w dwojaki sposób. Pamiętamy o dziełach zbawczych, o tym, jak Bóg objawiał swoją opatrzność do tej pory. Ale też wychylamy się w przyszłość. Jakkolwiek dzisiaj by się działo, przyszłość należy do Boga. Ufam Mu, zawierzam. Oczekuję Jego pocieszenia w tym znaczeniu, podniesienia, umocnienia.